Program ten powstał dzięki finansowemu wsparciu przyjaciół i partnerów służby Joyce Meyer Ministries. Nie chcę, żebyście skupiali się na tym, jak dużo wy musicie przejść, ani na tym, co z wami jest nie tak. Nie chcę, żebyście myśleli o waszych słabościach i wadach. W zamian za to chcę, żebyście przypomnieli sobie o czymś, co zrobił dla was Bóg i w czym was zmienił. I chcę, żebyście radowali się z tego i skupili na tym wasze myśli. Tytuł dzisiejszego nauczania wiąże się z pewną małą zmianą, która przynosi ogromną różnicę do naszego życia. Będę mówić o pewnej małej, miniaturowej, drobnej zmianie, której sami możemy dokonać. Być może będziemy musieli ją wdrażać w życie każdego dnia, ale jest naprawdę drobna i może zmienić życie o 180 stopni. Kto z was chciałby wiedzieć, o jakiej zmianie mówię? Zmianie podejścia. Widzę, że wiele osób jej potrzebuje. Nasze podejście to inaczej nasze wewnętrzne życie, które wychodzi na wierzch. To coś, co jest w nas, ale wszyscy to widzą. Można je zaobserwować w naszym wyrazie twarzy, języku ciała. Nie trzeba nawet otwierać ust, żeby wszystkim przekazać, że jest się zniesmaczonym. Albo na przykład to. Niecierpliwość. Nie możesz trochę szybciej tego robić? Podejście to nasza postawa, którą przyjmujemy do naszego życia. Postawa, którą się kierujemy. I sposób patrzenia na nasze okoliczności i sytuacje. Podejście wpływa na nasze samopoczucie, zachowanie, a nawet na całą jakość naszego życia. Nasze podejście jest kwestią naszego wyboru i nikt nie może nas zmusić do negatywnego podejścia, jeżeli go nie chcemy. Powtórzę to jeszcze raz. Nasze podejście jest kwestią naszego wyboru, nie kogoś innego i nikt nie może nas zmusić do negatywnego podejścia, jeżeli go nie chcemy. Ilu z was tak naprawdę w to wierzy? Może po prostu nie myślimy o tym w ten sposób. Zamiast tego myślimy, jestem jaka jestem, ale to z powodu tych wszystkich problemów. Ale takie zachowanie nie rozwiąże tych problemów. Nie zmieni mojej sytuacji. Sprawi jedynie, że będę nieszczęśliwa, tak jak prawdopodobnie większość ludzi w moim otoczeniu. Nikt nie lubi zbyt długo pozostawać w otoczeniu kogoś, kto ma negatywne podejście. Pewien świeżo zatrudniony pracownik firmy zapytał swego przełożonego, myśli pan, że będzie mi się tu dobrze pracowało? Przełożony zapytał, a jak pracowało ci się w poprzedniej pracy? Pracownik odparł, bardzo jej nie lubiłem. Nie lubiłem mojego szefa, nie przepadałem za współpracownikami, nienawidziłem tej pracy, nie traktowano mnie tam dobrze, nie podobało mi się tam. Przełożony odparł, pewnie tutaj będziesz czuł się podobnie. Parę dni później inny nowy pracownik rozpoczął pracę i zadał to samo pytanie swojemu przełożonemu. Myśli pan, że będzie mi się tu dobrze pracowało? Przełożony zapytał, a jak pracowało ci się w poprzedniej pracy? Pracownik odparł, uwielbiałem ją, uwielbiałem moich współpracowników i całą firmę. Było mi przykro, kiedy zbankrutowała. Przełożony odparł, tu też będziesz się dobrze czuł. Widzicie? W tej historii nie chodzi tak naprawdę o pracę, chodziło w niej o pracownika. I wiecie co? Ktoś, kto ma negatywne podejście, zawsze odkryje coś złego we wszystkim wszędzie. Bez względu na to, jak to coś jest dobre, odkryje w tym coś złego. Natomiast ciężko jest unieszczęśliwić kogoś, kto ma pozytywne podejście. Nie patrzcie tak na mnie, jakby to się was nie tyczyło. Opowiem wam jeszcze jedną historię. Było sobie dwóch bliźniaków. Jeden ogromnie optymistyczny, drugi pesymista. Jeden kompletnie pozytywny, drugi zupełnie negatywny. Z jednej skrajności w drugą zbliżały się ich urodziny.
Więc ich mama, martwiąc się o nich, poszła do lekarza i opowiedziała mu wszystko, pytając, czy jest jakiś powód, dla którego są tacy różni? I czy jest coś, co mogę z tym zrobić? Lekarz jej odparł, spróbujmy pewnego eksperymentu. Synowi, który jest bardzo pesymistyczny, proszę dać najlepszy prezent urodzinowy, jaki przychodzi pani do głowy. A synowi, który jest wiecznie optymistą, proszę dać najgorszy możliwy prezent, z którego absolutnie nikt nie mógłby się ucieszyć. Więc w dzień urodzin pesymistyczny chłopiec dostał najnowszy, najnowocześniejszy rower, wręcz fenomenalny. Spojrzał na niego i powiedział, pewnie zaraz złamie na nim nogę. A optymistyczny chłopiec dostał pojemnik wypełniony nawozem. Spojrzał na niego przez chwilę, zamyślił się i po paru minutach powiedział, dobrze, mamo, gdzie on jest? Gdzie jest? Mama zapytała, gdzie jest co? A chłopiec na to, nie dam się wkręcić, skoro jest tu tyle nawozu, to gdzie jest mój kucyk? Wiecie, niektórzy ludzie przychodzą na planetę Ziemię z lepszym podejściem do życia niż inni. I ja też musiałam pracować nad swoim. Wychowywałam się w bardzo pesymistycznym środowisku, więc miałam naturalne tendencje do patrzenia na wszystko w złym świetle i naprawiania błędów, które nieustannie zauważałam. I chcę wam powiedzieć, że każdy może pracować z Duchem Świętym nad utworzeniem nawyku przyjmowania dobrego podejścia, jeżeli tylko chcemy. Niektórzy z nas będą musieli nad tym ciężej pracować niż inni, ale każdy z nas ma coś do przepracowania. Każdy z nas musi pracować nad pewnymi obszarami bardziej niż nad innymi, ale Bóg zawsze nam w tym pomoże. Nasze podejście jest kwestią naszego wyboru i nikt nie może nas zmusić do negatywnego podejścia, jeżeli go nie chcemy. Spójrzmy na werset z listu do Efezjan 4:23. Nieustannie, niech wszyscy powiedzą nieustannie, nieustannie macie poddawać się odnowie w duchu waszego umysłu. Więc jeśli macie w życiu mnóstwo problemów, a niektórzy z was mają, to każdego dnia musicie podejmować decyzje. Jeżeli macie skłonność do lekko negatywnego myślenia, albo jesteście trochę melancholijni, to musicie codziennie podejmować taką decyzję. Jednak gra naprawdę jest warta świeczki, bo posiadanie gorzkiego, negatywnego podejścia do życia będzie was unieszczęśliwiać. Samoloty wyposażone są w coś, co po angielsku nazywa się czujnikiem podejścia. Nie wysokości, a podejścia. Ten czujnik pokazuje stosunek skrzydeł samolotu do horyzontu. Horyzont w takim pomiarze reprezentuje średnie, normalne położenie. Więc jeśli skrzydła samolotu są na linii z horyzontem, to znaczy, że znajdują się w normalnym położeniu. Jeżeli samolot zaczyna wznosić się w górę, to mówimy, że zaczyna mieć ponadprzeciętne podejście, a jeżeli nurkuje, to nazywamy to poniżej przeciętnym podejściem. Podobnie, jeżeli nasze podejście jest dobre, to możemy cieszyć się ponadprzeciętnym życiem. Ale jeżeli jest złe, to nasze życie będzie poniżej przeciętnej. Aby zmienić podejście w samolocie, pilot musi dokonać małej zmiany w ustawieniach. I wiecie co? Z czasem odkryłam, że w życiu w dużej mierze chodzi o regularne dokonywanie małych zmian. Moje życie wymknęło się trochę spod kontroli, bo za dużo pracuję i za mało odpoczywam. Ale wystarczy mała zmiana, żeby to naprawić. Albo może trochę się rozleniwiłam i za długo nic nie robię, a muszę wstać i coś dokończyć, więc mogę trochę coś zmienić i osiągnę sukces. Spójrzcie teraz na mnie uważnie, bo powiem coś ważnego. Wydaje mi się, że wszystko, co mówię, jest ważne, ale to na pewno jest ważne. Nikt za nas nie naprawi naszych problemów. Dziękuję tym trzem osobom, które się ze mną zgadzają. Biblia udziela nam porady, co mamy zrobić, a Duch Święty daje nam siłę i zdolność do zrobienia tego.
Mówię wam, może niektórzy z was myślą, że mają najgorsze problemy na świecie i może tak jest, ale wystarczy dokonać małych zmian. Małe zmiany mogą czasem spowodować ogromne różnice w naszym życiu. Jednak bardzo często oczekujemy potężnych, poważnych rozwiązań na nasze problemy. A czasem na przykład, kiedy czujemy się okropnie, wystarczy zacząć pić trochę więcej wody. Mówię poważnie. Niektórzy ludzie czują się absolutnie okropnie tylko dlatego, że są odwodnieni i o tym nie wiedzą. Więc bardzo często możemy zrobić coś prostego, co może nam przynieść zmianę. A jeżeli naprawdę słuchamy głosu Ducha Świętego, to nam pokaże, na jakie proste sposoby możemy coś zmienić. Powiem wam teraz o czymś, ale przede wszystkim zacznę od stwierdzenia Johna Maxwella, który powiedział: nasze okoliczności nie tworzą tego, kim jesteśmy. One jedynie nam to pokazują. Okoliczności nie tworzą tego, kim jesteśmy. One jedynie nam to pokazują. Moja myśl brzmi: cierpienie jest wyborem. Nie musimy żyć w cierpieniu, jeżeli nie chcemy. Chciałabym, żebyście sobie to zapisali i zapamiętali po powrocie do domu. Za każdym razem, kiedy będziecie cierpieli, możecie powiedzieć: to ja decyduję, żeby się tak czuć. Nie podoba wam się ten pomysł, prawda? Tak czy siak, zapiszcie to sobie. Może jutro spodoba wam się bardziej. W porządku. Dzisiaj chcę mówić o jednym konkretnym podejściu. Chciałabym opowiedzieć wam o tym, jak nauczyć się żyć w podejściu do świętowania życia. Nie świętujemy wielu rzeczy. Możemy więc zacząć od świętowania małych spraw. A pewnego dnia będziemy mieli duże sprawy do świętowania. Zacznijmy świętować każdą najmniejszą sprawę, jaką możemy, a doprowadzimy diabła do wściekłości, bo on chce, żebyśmy byli zgorzkniali i negatywni, tak by nie doceniać niczego, co robi dla nas Bóg, albo inni i w zamian skupiali się na problemach. Ja osobiście mam dużo do świętowania. Na przykład od 50 lat jestem żoną jednego mężczyzny. 50, nie 15. Nie tylko jestem żoną od 50 lat, ale jestem żoną jednego mężczyzny. I wciąż go kocham. Oczywiście, nie muszę nikomu mówić, że te 50 lat nie zawsze były łatwe. I bardzo dużo się w tym czasie wydarzyło. Wiele sytuacji zachęcających do poddania się, ale też wiele wspaniałych sytuacji i trudnych chwil. Ale wiecie co? To niesamowite dotrwać do momentu, w którym można powiedzieć: udało mi się. Nie zrezygnowałam, nie poddałam się. W tym roku świętujemy naszą 50. rocznicę ślubu. Mamy 4 dorosłych dzieci, które wszystkie służą Bogu. Wszystkie dziś tu przyjechały. Wszystkie służą Bogu. Mamy też łącznie 11 wnucząt, które kochają Boga, a 10 z nich jest tutaj dzisiaj i nie musiałam im płacić za przyjście tutaj. Nie zmusiłam ich. Jedno przyjechało aż z Kalifornii. Wszystkie są tutaj, bo kochają Jezusa i swoją babcię. Amen. Nauczam słowa od 42 lat. To też jest warte świętowania. W ciągu ostatnich 3 lat przeszłam 2 operacje bioder i 1 kręgosłupa, a mimo to nadal mogę chodzić. Świętuję to. Napisałam łącznie 116 książek. 116 i jeszcze piszę. Odbyłam też łącznie 67 podróży misyjnych za granicę. Ale wiecie, najważniejsze z tego wszystkiego jest to, jak Bóg zmienił moje życie. O, Rety, to wręcz niewyobrażalne. I tak, czeka mnie jeszcze długa droga, ale wiecie co? Nie myślę o tym w ten weekend. Nie myślę o tym, jak jeszcze dużo muszę przejść. Ani nie chcę, żebyście skupiali się na tym, jak dużo wy musicie przejść. Ani o tym, co z wami jest nie tak. Nie chcę, żebyście myśleli o waszych słabościach i wadach. W zamian chcę, żebyście przypomnieli sobie, co zrobił dla was Bóg i w czym was zmienił. I chcę, żebyście radowali się z tego i skupili na tym wasze myśli.
Chcę, żebyście uważnie mnie posłuchali i powiem wam dlaczego. Tu nie chodzi o wspólne klaskanie i mówienie: zorganizujmy sobie ogromne przyjęcie i sprawdźmy, jak głośno potrafimy krzyczeć. To nauczenie ma cel. Powiem wam jaki. Wierzę, że Bóg mi to pokazuje. W tym świętowaniu jest moc. Świętowanie jest naprawdę potężne. Radość Pana jest naszą siłą. Diabeł nie chce naszych spraw. Chce naszej radości. Jeżeli mu się to uda, zapędzi nas tam, dokąd chce. Nic dziwnego, że Jezus powiedział: czekają was prześladowania. Czekają was problemy i niewygody. Ale w odpowiedzi na to powiedział: rozchmurzcie się. Lubię zestawiać Ewangelię Jana 16:33 i 14:27, gdzie Jezus też powiedział: pokój mój wam daję. Więc jeżeli chcemy odparować szatanowi, uspokójmy się i rozchmurzmy, a zwyciężymy wszystko. Wiecie, potrzeba czasu, żeby to zrozumieć i chyba jestem już po prostu wystarczająco stara, skoro to zrozumiałam. Nie potrafię zliczyć, ile razy w tygodniu zdarza mi się powiedzieć: nie zdenerwuję się z tego powodu. Nie zareaguję tak. Wiecie dlaczego? Bo wreszcie zorientowałam się, że takie emocje niczego nie rozwiązują. Nic to nie zmienia, jeżeli cały dzień jesteśmy smutni. Nic to nie zmienia, jeżeli cały dzień jesteśmy źli. Nic to nie zmienia, jeżeli cały dzień jesteśmy zgorzkniali i pesymistyczni. Te emocje zmieniają nas, ale nie zmieniają okoliczności. Ale powiem wam, że w radości jest moc. I jest to moc we wdzięczności, kiedy cierpimy, tak samo jak w świętowaniu naszych zwycięstw w życiu. Ja już mam plan na świętowanie w sobotę po konferencji. Wiecie dlaczego? Bo będę zmęczona. Oddam wam wszystko z siebie, co mam, i będę zmęczona. Więc planuję, gdzie zjem. I wiem już też, co zjem, kiedy tam dotrę. Ludzie, którzy mnie znają, wcale nie są tym zdziwieni. I można tam zjeść naprawdę przepyszne ciastko czekoladowe. I najpyszniejsze lody. Podają tam też makaron. Mnóstwo dań z makaronem. Ale wiem, że w sobotę nie tknę szpinaku. Wybiorę się tam z moimi najbliższymi. Świętowanie może odbywać się na różne sposoby, od hucznego przyjęcia i uczty do siedzenia z jedną osobą, którą bardzo lubimy. Ale skupmy się na tym. Robię to dlatego, że świętuję zwycięstwo, które dał mi Bóg. To nie tylko nam pomaga, ale też oddaje chwałę Bogu. Wiecie, jaki jest nasz największy problem? Nieustannie chcemy, żeby Bóg zrobił dla nas coś nowego, ale nie zawracamy sobie głowy świętowaniem i byciem wdzięcznym za to, co już dla nas zrobił w przeszłości. I myślę, że znacie mnie już dobrze, żeby wiedzieć, że nie marnuję czasu na nauczanie czegokolwiek, w co sama nie wierzę, i czego nie praktykuję, ani nie wierzę, że jest w stanie zmienić czyjeś życie. Ale nawet mała zmiana może uczynić ogromną różnicę w naszym życiu. Jednak nie poświęcamy wystarczająco dużo czasu na świętowanie takich wydarzeń. Ludzie pytani, co planują na swoje urodziny, odpowiadają, że nic. Po prostu mija mi kolejny rok. Nic szczególnego. Ale pozwólcie, że zadam pytanie. Skoro wyprawiamy gigantyczne przyjęcia dla jednolatków na świeżym powietrzu, zapraszamy wszystkich sąsiadów, solenizant może wsadzić głowę w tort, przecież zawsze myślimy, musimy to uczcić. Nasz maluszek ma już jeden rok. A co z tymi, którzy mają 70 lat? Nie powinniśmy tym bardziej świętować takich urodzin? Ale wtedy myślimy: o, nie trzeba, po prostu jestem starszy o rok. Tak, to prawda. Przeżyliśmy kolejny rok, wciąż tu jesteśmy, a to powód do świętowania. Ja już nawet nie obchodzę jednego dnia, tylko wyprawiam sobie cały tydzień urodzinowy. Kiedy skończyłam 65 lat, pomyślałam: no, to dopiero będzie długie świętowanie. Słowo świętowanie oznacza wspominanie wyjątkowego wydarzenia w życiu człowieka.
Czegoś, co sprawiło nam przyjemność, coś, co było dla nas radosne. Właśnie dlatego świętujemy kolejne rocznice ślubu, urodziny i tym podobne. Świętowanie może odbywać się na różne sposoby, od hucznego przyjęcia i uczty do spędzania czasu robiąc coś, co lubimy robić, oddając Bogu wyjątkową chwałę za to, że dał nam zwycięstwo. Innym ze sposobów świętowania, i będę jeszcze o tym mówić dziś lub jutro, jest coś bardzo biblijnego. Świętowanie poprzez zrobienie czegoś dla drugiej osoby. Bardzo często, szczególnie w Starym Testamencie, za każdym razem, gdy ludzie osiągali jakieś zwycięstwo, Bóg nakazywał im podzielić się tym, co zdobyli z biednymi. Kiedy naprawdę jesteśmy wdzięczni za to, co Bóg zrobił w naszym życiu, jedną z rzeczy, którą powinniśmy pragnąć zrobić, a nie zawsze pragniemy, jest pragnienie zrobienia czegoś dla kogoś, kto nie ma tyle w życiu, co my, lub nie wie tego, co my. Tak przy okazji, im więcej robimy dla innych ludzi, tym szczęśliwsi będziemy. Nie mam zamiaru być przez to nieczuła, ale naprawdę wierzę, że czasami nie zostawiamy naszych problemów wystarczająco długo bez opieki, by dać Bogu szansę na rozprawienie się z nimi. A Biblia mówi nam, wszelką swoją troskę zrzućcie na Niego, gdyż On troszczy się o was. Naprawdę dobrze jest postanowić, nie będę myśleć o tym, co jest nie tak. Przypomnę sobie o czymś, co jest dobre i będę to świętować. Myślicie, że dacie radę? Chcę, żebyście się trochę bardziej podekscytowali. Chodzi mi o to, że nie mam nauczania, które pomoże wam pozbyć się wszystkich problemów. Nie będę wam kłamać i mówić, że mam takie nauczanie. W zasadzie nie mam żadnego, w którym mogłabym powiedzieć, a teraz idźcie do domu i róbcie to, i już nigdy więcej nie będziecie mieli problemów. Nie powiem wam tak, bo nie sądzę, żeby było to biblijne i nie sądzę, żeby tak się dało. Ale wierzę, że mogę was nauczyć i mówić wam prawdę, które są zawarte w Biblii i zostały wypróbowane w wielu prawdziwych przypadkach, które mogą nas tak wzmocnić, że możemy wrócić do domu i żyć ponad wszystkimi problemami, które mamy. To nie znaczy, że nie będziemy ich mieli, ale że one nie będą miały nas. Jest pewna różnica między nami, którzy mamy problemy, a problemami, które mają nas. Richard Foster jest autorem książki na temat dyscypliny i w swojej książce stosuje termin świętowanie dyscypliny. Nie jest ona naszym wrogiem, a przyjacielem. Dyscyplina pomaga nam stać się ludźmi, którymi pragniemy się stać, ale bez niej nigdy nam się to nie uda. Dyscyplina to po prostu robienie tego, co wiemy, że powinniśmy robić, nawet kiedy nie czujemy, że mamy na to ochotę, a potem powtarzanie tego w kółko i na okrągło. Ale jeden z rozdziałów w książce Fostera nosi tytuł Dyscyplina świętowania, gdzie napisane jest, że powinniśmy się dyscyplinować, aby zawsze mieć czas na świętowanie. Często jesteśmy zbyt zajęci, żeby cokolwiek świętować. Jesteśmy zbyt zajęci czekaniem, aż będziemy mogli odhaczyć kolejną sprawę na naszej liście obowiązków. Nie mamy czasu, nie rozumiemy też wartości świętowania. I mam nadzieję, że Bóg dał mi wystarczająco dużo łaski, żebym mogła wam to dobrze przekazać. Jak ważnym jest poświęcenie czasu na święcenie zwycięstw w naszym życiu. I naprawdę to nie musi oznaczać tygodniowego urlopu i wakacji. Wystarczy żyć z nastawieniem świętowania, zawsze zauważając, co robi Bóg, a nie tylko patrząc, czego nie robi. Każdy z nas musi sam zdecydować, jak postrzega swoje życie. Dzisiaj możesz wybrać, żeby żyć w atmosferze świętowania i wdzięczności Bogu za wszystko, co czyni w twoim życiu.